W trzecim kwartale 2017 roku podjęliśmy decyzję o zakupie ropy ze Stanów Zjednoczonych. To jest pierwsza historyczna dostawa do naszej rafinerii w Gdańsku ropy ze Stanów Zjednoczonych. Jeszcze ta ropa do rafinerii nie dotarła. W tej chwili płynie do nas statek z ropą naftową ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast to, co się wydarzyło, to dostawa ropy z Kanady. Ta ropa została przerobiona u nas w rafinerii. Z efektem pozytywnym nie wystąpiły żadne problemy technologiczne. Efekt ekonomiczny był zgodny z założeniem, także w tej chwili szukamy dalej. Właśnie sięgamy do Stanów Zjednoczonych. W tej chwili sprzyja nam bardzo dyferencjał, który jest na rynku pomiędzy ropą, indeksem WTI amerykańskim i Brentem w Europie. Stąd otworzyło się okienko na import ropy naftowej z Ameryki Północnej i konsekwentnie z tego korzystamy. W tej chwili mówimy o dostawie ropy domestic sweet, ropie lekkiej, niskosiarkowej, która bardzo dobrze trafia w potrzeby nasze zimowe, bo jest ropą o niskiej zawartości frakcji ciężkich, a jednocześnie gwarantuje bardzo dobre efekty ekonomiczne. Pracujemy nad tym, żeby rozszerzać portfolio rop naftowych, które do naszej rafinerii trafiają, w szczególności myśląc o przyszłorocznym uruchomieniu instalacji projektu EFRA, które zapewnią nam większą elastyczność w zakresie surowcowym, a tym samym im więcej będziemy wiedzieli o ropach różnorodnych dzisiaj, tym szybciej będziemy w stanie skonsumować efekty projektu EFRA w przyszłości. Badamy ropy na kilkuetapowo. Po pierwsze, badamy je na podstawie danych otrzymanych od producenta ropy, czy też od sprzedawcy ropy naftowej. Te dane są analizowane przez pryzmat technologiczny i ekonomiczny w rafinerii, ale w momencie, kiedy ropa naftowa już do naszej rafinerii dotrze, pobieramy próbki i analizujemy je w naszym laboratorium. Laboratorium Lotos Lab wyposażone jest w aparaturę do złożonej analizy rop naftowych, taką powiedzmy mini instalację do destylacji ropy naftowej, która zapewnia nam czystość analizy, bo pozwala na porównanie rop naftowych różnych w identycznych warunkach. To są badania laboratoryjne, bardzo precyzyjnie opisane, stąd mamy pełną informację o jakości surowców, które docierają do nas do rafinerii. I tym samym budujemy sobie wiedzę na przyszłość, którą będziemy wykorzystywać już właśnie w pełni po uruchomieniu programu EFRA.